Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić temat rent wieczystych, ale z zaznaczeniem, że będą one wnoszone z góry. Czyli inaczej mówiąc, że osoba, która będzie musiała na przykład coś płacić jako koszt pewnego na przykład wynajmu, będą one wnoszone na początku okresu wykorzystywania jakiegoś przedmiotu. A więc jeżeli mamy następującą treść zadania, ja ją przeczytam. Jaka jest wartość dochodowa miejsca parkingowego, jeżeli założymy, że przynosi ono właścicielowi roczne dochody w wysokości 700 zł, no i teoretycznie, to jest bardzo teoretycznie, w nieskończonym okresie. Mamy założyć, że roczna stopa procentowa jest niezmienna i w całym okresie wynosi 5%. Co jest ważne, na końcu jest informacja, płatności wnoszone są z góry. Co to nam daje? Ta ostatnia informacja nam daje to, że pierwsze pieniądze już otrzymujemy na początku pierwszego okresu, powiedzmy, wykorzystywania tego miejsca parkingowego w nieskończoność. No, renta wieczysta jest dość nietypowa, ona jest niby dożywotnia, czyli no kiedyś umrzemy, wiadomo, ale tu jest ona jest nazwana poprawnie bardziej jako ciągła, czyli idzie w nieskończoność. Nie wiadomo, jak długo będą miały miejsce te płatności, zakładamy, że one idą w nieskończoność. Często jest to po prostu albo zakładamy, że to jest jakiś czynsz za wynajem lokalu handlowego. No nie zakładamy, że on w ogóle się zniszczeje, że mieszkanie zniszczeje, że miejsce parkingowe zostanie zlikwidowane. My po prostu zakładamy, że nie ma określonego czasu wypłat. Czyli zakładamy wówczas, że one są płatne w nieskończoność. A więc jest to na przykład dzierżawa nieruchomości. Jeżeli mamy tak zwaną wersję z góry, czyli że płatności są wnoszone z góry na początku okresu wykorzystywania danej nieruchomości, stosujemy następujący wzór, czyli to jest present value tych płatności, że tak powiem, które są płatne w nieskończoność, to jest P podzielone przez R, jeszcze raz plus P. Czyli co to jest? Jeżeli PVP mamy policzyć jako to wartość bieżącą tych płatności osiąganych w nieskończoność, musimy wiedzieć, jaka była ta stała płatność wnoszona. Musimy też wiedzieć, jaka była ta stopa oprocentowania, którą zakładamy sobie jako ten jakby dochód, jaki chcemy rocznie osiągać. I jeżeli jedno z drugim pododamy, popodzielimy, czyli po prostu 700 podzielimy przez 0,05, otrzymamy 14 tysięcy, gdy do tego dodamy 700, mamy 14 700. A więc przy uwzględnieniu tej właśnie wymienionej stopy procentowej R, możemy powiedzieć, że miejsce parkingowe na dzień dzisiejszy jest warte 14 700. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie.
Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.